Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Jestem Kodrik Outlast. Dodatek DLC. Uciekliśmy grubaskowi. No i co, lecimy dalej? W ogóle jesteśmy na bossu. Poznajmy historię, która zdarzyła się przed. Okej, dobra. Czy o tym wiem, czy nie? Dzięki za pocieszenie, zobaczmy jakie mam notatki. Bo coś nam tu się pojawiło, gorzej być nie może. Ktoś, kto przypomina księdza na tyle, na ile to miejsce przypomina dom wariatów, pisze po ścianach, mówi o Bogu, mówi, żebym się nie bał. Ej, co to było? No okej, dobra, nieważne. Jak to w ogóle możliwe, że byłem częścią tego nieludzkiego, ohydnego, chciwością powodowanego ludobójstwa? Potwory, które Murkow wydobył z tych torturowanych umysłów, to, co te barbarzyńskie robactwo wypełznie ze swoich szkół zarządzania jest w stanie zrobić, aby to wszystko chronić. Ich właśnie ludzie. Zarżnięci. Lisa, ja się nigdy nie modliłem, ale jeżeli jakiś małostkowy interwencjonalistyczny Bóg tego słucha, niech zabije Jeremiego albo Jeremiego. Blaira? To jest I, czy chyba to jest Blair? To jest L, to jest Blaira. Zanim ja umrę. Zdrowie psychicznie połączone z chciwością. Nie ma bólu, na który by on nie zasłużył. Tu nie ma radia. Nie ma nadziei na wezwanie pomocy z zewnątrz. Pozostaje mi ucieczka. Puknąłem kamerkę. Okej. Okay. No w sumie taki ksiądz trochę, nie? Zamknięte. Tu też jest zamknięte, zabite dechami. No to skaczemy na dół. A ja tą lokację pamiętam. O, tu mam jakieś notatki, ale to w sumie możemy wziąć te notatki, przeczytać. Zobaczmy, co mamy w dokumentach. Nadużycie. Rick. O, Rick. Nie, spokojnie. Ja nie brałem, nie mam takiej zrąbanego łba, żeby brać w... żeby być jakimś tutaj moderatorem tej gry. Także spokojnie. To ten Rick to... chociaż w sumie... Super wypad nam się udał w zeszłym tygodniu. Powinniśmy wyjeżdżać częściej. Przeglądałem stare wyniki testów z początków programu Wader. Jedna rzecz przykuła moją uwagę. Śledziłem program w 2010. Śledziłeś program w 2010. Wygląda na to, że mieliśmy kilka przypadków kobiet pracujących w firmie, które doświadczyły ciąż psychosomatycznych. To są chyba te ciąże, które... albo jest w ciąży, albo jej się wydaje, że jest w ciąży. O, to jest chyba taka choroba, tak mi się wydaje. Tak jakby pole morfogenetyczne oddziaływało na system immunologiczny. Dziwna sprawa, co nie? Część kończyło się tym to zgonem niż wyleczeniem i były to pracownice firmy, a nie pacjentki, więc trochę trudno było to zamieść pod dywan, ale... ślady aktywności pola... nie mogę się dzisiaj wysłowić. Morfogenetycznego w szpiku tych kobiet były poza skalą. Co więcej, były to kobiety nigdy nawet nie podawane dodatkowej terapii hormonalnej. Nie znam się za bardzo na obsłudze P
prawego przycisku myszy. Hehe, heszki, śmieszki. Ale potrafię przeglądać arkusze i jeżeli przewidziane zyski z programu Walider są przynajmniej w połowie tak wysokie. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego nie wykonujemy eksperymentów na kobietach? Każdy wie, że choroby umysłowe są taką samą okazją do zarabiania na nieszczęściu. Byłoby czymś nieetycznym nie skorzystanie z tej potencjalnej żyły złota. Z poważaniem, Jerry. Fuck you, fuck you. Mogę się schować, ale nie widzę sensu chowania się. I w ogóle zobaczcie, jak to jest śmieszna sprawa, nie? Uchodzi się do przodu czy do tyłu, to tu jest taki stały ekran, to jest takie zdjęcie zrobione, zobaczcie. No, słabo to zrobili. Nie postarali się w DLC, zobaczcie. Ej, obraz się rusza tak, jak ja chodzę w prawo, w lewo. Ale to skopali. No okej. Okay. Co za frajerzy. To byli ochroniarze. Ale frajerzy. Czy tu coś jest? Ty ma zeza. Sir Kniszeli. Co mamy? Jeremian? Dalej. Jezu, nie mogę się czytać. Clyde Perry. Oni wszyscy mają jakieś te... I oni wszyscy mają takiego zeza. Ten ma zeza. Ten też ma zeza. Bo mi się taki dziwny ryj. Ej. Przez te pole pewnie. W sumie komputer, spoko sprawa. Nawet mogą sobie podłączyć muzyczkę. Ale fajnie. Bateryjka. To jest dobra opcja. Zablokowane. O w dupę! Okej. On mnie goni, on mnie goni, 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 goni. No, skocz! Głupku jeden. Huch. Fuch. Było grubo. Okej, czyli tu muszę zejść. Ej, w ogóle jak to jest jasno. Jestem oświetlony w blasku księżyca, chociaż są chmury, ale w sumie jestem mocno oświecony, aż za. Tu nie ma żadnych świateł. Dobra, zobaczmy, czy... O, tu mamy okno. No i tu mogę wejść. Czy nie? Liczyłem, że wyskoczysz mi na twarz. No okej. Okay. Pan młody. Nad kolanami poniżej pępka. Nacina i zszywa na bluzkim stoliczku. Miejsce robiąc, by do środka coś wepchnąć, pannę młodą kawaler stara się stworzyć. Nad kolanami poniżej pępka. Nacina i zszywa... A to się powtarza. Ja myślę, że to jest jakiś ładny taki wierszyk. A tu co? Okej. Okay.
jest zamknięte. To jest dziwne, to jest jasno, a to jest ciemno. Tam wyżej też jest jasno, to jest już ciemno. To w ogóle logiki w tym nie ma. Tam jest chyba coś pod prądem. Okej, tu nic nie będzie pewnie. Tu nic nie mamy. No okej, to przeskakujemy i musimy pewnie tu przeskoczyć. Zapisywanie. Ktoś mówił, I kill you. No nie, tego nie podejdę, bym to zabił od razu. Okej, no zobaczmy, czy tu mamy. Pozamykane. O, mam dokument jakiś. Kolejne dokumenty, okej, zobaczmy. Zabij nas, spal budynek, to gorsze niż śmierć. Zabij nas. W sumie takie śmieszne czasy trochę, ale po prostu jak czasem to słyszę, to... Znaczy jak niektóre rzeczy czytam, to ja czytam je zbyt w sposób komiczny. To jest zamknięte. Wymienimy sobie bateryjkę, co? Przyda się. O, dobra, tu byliśmy. Gra nas ciągle trzyma w napięciu. A ja tam pamiętam u jednego youtubera ten moment. W sumie co mnie tu zabić? A okej, dobra, już wiem. Nie wiem, wyłączyć prąd, żeby tam mógłbym tam wejść. Ale śmieszne. Ktoś prąd włączył. Pewnie ten frajer, jego tu nie będzie. Jestem geniuszem, kuźwa. Zapisywanie. Nie w dupę. Ale mnie wystraszył. Kurde, kocham tę akcję, nie?
zapisywania. I tu sobie skończymy. Dzięki za wyczerpanie, jak się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. Ja póki co z wami się żegnam, bo się wystraszyłem, się boję i będę kończył. Także do następnego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.